Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Komisja konkursowa dokonała pierwszej weryfikacji 10 kandydatur zgłoszonych w konkursie na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Po pierwszym etapie, w którym sprawdzono, czy kandydaci spełniają warunki formalne, prawdziwy pogrom. Połowa chętnych została zdyskwalifikowana. Do drugiego etapu zakwalifikowano pozostałą piątkę. Czterej panowie to mieszkańcy Suwałk. Jeden z kandydatów pochodzi spod suwalskiego Płocicna. Komisja w drugim etapie konkursu już ma sporo pracy. Wszyscy doczytują jeszcze te materiały, które zostały złożone. W następnej kolejności odbędą się spotkania z kandydatami do kierowania komunalną spółką. Tutaj najwięcej punktów, aż 30, kandydaci mogą uzyskać za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne w sprawowaniu funkcji prezesa zarządu spółki. Jednak bardzo istotna będzie również koncepcja zarządzania oraz wiedza o działalności podmiotów świadczących usługi ciepłownicze. Nie bez znaczenia będą też umiejętności komunikacyjne. Bardziej wymagające powinno być to przesłuchanie, tak jak gdyby wstępnie rada ustaliła. Trzeba dać czas, żeby się kandydat wypowiedział w całości, żeby miał możliwości nieograniczone jakimś tam czasem, żeby sprzedał się jak najlepiej. Jak informuje nas Andrzej Skalski, dotychczasowy prezes zarządu Tadeusz Szaciło planuje odejście na emeryturę z końcem marca 2019 roku. Regulamin też nie przewiduje, że musimy to zrobić bardzo szybko. Komisja ma więc sporo czasu na wyłonienie faworyta lub faworytów, bo zgodnie z regulaminem konkursu może zarekomendować prezydentowi nie jednego, ale aż 3 kandydatów. Wbrew pogłoskom, w konkursie nie pojawiła się kandydatura wiceprezydenta Łukasza Kurzyny, któremu niektórzy wróżyli rozwój kariery poza ratuszem.